Bardzo się cieszę, że te kolory w ogóle istnieją, w sensie, że nie musiałam ich mieszać, tylko że one są gdzieś tam w naszej przestrzeni, mocne, intensywne. I ja też w tych kolorach od zawsze się odnajdywałam i zawsze takich kolorów szukałam. Dlatego też w tej kolekcji znajdziecie dużo bardzo intensywnych kolorów. Dużo to jest złe słowo, 9 po prostu. Ale bardzo intensywnych, kolorowych, zaczynając od morskich niebieskości, po właśnie róże, czerwienie. Mi się podoba. Miałaś frajdę? Tworząc, wybierając? Tak, tak. Ale mam większą frajdę, kiedy po prostu je widzę na swoich poznaniach. Ty je nosisz? Tak. A czy masz jakiś jeden swój, wiem, że to trudne pytanie, ale muszę je zadać. Czy masz jakiś jeden swój ulubiony? Wybór jest ograniczony, bo jest ich 9. Więc może łatwiej ci będzie podjąć taką decyzję. No, nie mam. Nie mam, natomiast nie wiem. No nie mam, no nie mam wszystkie. Ale bardzo lubię tą wersję, ponieważ to jest 9 kolorów, ale są dwie wersje. Jest wersja ta z połyskiem i ta wersja matowa. I bardzo byłam zdziwiona, kiedy to zobaczyłam, ponieważ te kolory jakby są zupełnie inne. W sensie gdzieś to ma zupełnie inny wymiar, więc bardzo polecam. To jest ten sam kolor, a w dwóch różnych wersjach. Tak, te kolory, to o czym wspomniała Margaret, przy ekspozytorach znajdują się ręcznie malowane wzorniki, więc my na paznokciach jesteśmy żywymi dowodami tej wersji z połyskiem, natomiast na wzornikach znajduje się 9 kolorów z topem nabłyszczającym i 9 z matem, więc możecie, panowie, zobaczyć na żywo, jak rzeczywiście wygląda ta niesamowita odmiana, o której wspomniała Gosia. A powiedz mi, bo ty zwracasz uwagę na to, jak wyglądasz, to w jakie kolory się ubierasz, więc zakładam, że ten kolor na paznokciach też jest istotny. To nie jest tak, że bierzesz jak leci, tylko rzeczywiście jest to takie wykończenie twojego looku. Zawsze jak planuję jakieś stylizacje, przede wszystkim sceniczne, to ten manikur jest bardzo ważny i jest uzupełnieniem stylizacji, dlatego to zazwyczaj gdzieś tam jest wcześniej przemyślane, żeby on nie był taki sobie po prostu, tylko żeby on gdzieś tam się wkleił w całość, w całą kompozycję. A czy ty poprawiasz sobie humor, manikir, kolorami? Tak, i robię to w zasadzie od zawsze. Teraz faktycznie jest piękna pogoda, więc tego humoru nie trzeba sobie jakoś za bardzo poprawiać, ale myślę, że my wszyscy jesteśmy dość zmęczeni za długą zimą, a później wiosną, która była też zimą. Ja mam taki sposób na wiosnę tej zimy. Zimy tej wiosny. Żeby właśnie nosić takie bardzo mocne, intensywne kolory. Czy po prostu na sobie w stylizacjach, czy też na paznokciach. To są takie bardzo małe rzeczy, w zasadzie niby nieznaczące, ale jednak jest fajnie, jak się patrzy na kolory. A zwracasz uwagę na dłonie innych kobiet? Masz coś takiego? Bo my tak mamy, ale to tłumaczę sobie, że takie zboczenie zawodowe. A ty tak masz, że zwracasz uwagę i trochę oceniasz kobiety też po tym, jakie mają paznokcie? Nie, bo też jestem kobietą i też po prostu nieraz wiem, że oprócz tego, że fajnie, żeby mi ładnie wyglądać, to po prostu mamy też nieraz bardzo dużo obowiązków. Ale dlatego też bardzo, bardzo lubię te lakiery hybrydowe, bo one są po prostu trwałe. To znaczy, kiedyś używałam takich zwykłych lakierów, no i wolałabym, żeby wtedy ktoś mnie nie oceniał, jak to paznokcie wygląda, bo one po prostu bardzo często wszystkich chyba wiem, że lakier hybrydowy faktycznie jest świetnym rozwiązaniem, kiedy się żyje szybko, kiedy się żyje intensywnie, kiedy się na przykład idzie na wakacje na 2 tygodnie i się pływa dużo i później po 2 dniach jest wstyd. Więc staram się tego nie oceniać, bo też miałam swoje momenty w życiu, ale bardzo lubię i zawsze jeśli widzę kogoś w manikurze, to zawsze staram się tego ocenić. Już na sam koniec, bo pani doktor Wita mówiła o dynamicznych realistkach, o zmysłowych ekstrawertyczkach, o tych niezwyczajnych optymistkach. I wiem, że każda z pań, która jest dzisiaj obecna na konferencji, musiała sobie odpowiedzieć na to trudne pytanie, do którego typu osobowości jej bliżej? Jakbyś mogła zdradzić, do którego typu tobie bliżej? Jakiegoś takiego miksu, ale ja jestem
bardzo ciekawa, ponieważ dużo padło bardzo dużo ładnych słów na temat tych różnych kolorów i różnych typów osobowości. Bardzo nam jest miło wszystkim się. Chciałabym się dowiedzieć, jakie będą to za tym minusy. Tak chciałabym siebie odkryć trochę. Za twoich typy. Co idzie za różę jeszcze dalej. Ale to może być. Ja też bym była czymś o tym. Ja tak gorszych stronach każdego kuluara. Czyli każda z pani może po zakończeniu tej oficjalnej części zgłosić się do Julity i podpytać o tą ciemniejszą stronę. Ciemniejsza strona mocy.